Powiatowe Święto Ziemniaka. Przypomnę, że organizatorami tego przedsięwzięcia jest Powiat Słupski, Gmina Dawnica i właśnie Stacja Doświadczalna Oceny Odmian. Oczywiście pomagają nam także sponsorzy, o czym będziemy mówić przez cały dzień. Dzisiaj wiele atrakcji. Na początek przywita Państwa zespół Pomorzacy z Gminy Ustka, a potem już oficjalnie rozpoczniemy tegoroczne uroczystości. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, trochę się ściemniło, trochę słońce nam odeszło, ale mam nadzieję, że to tylko na moment, na chwilę. Nasze Polska cała, piękna, czysta i niemała. Wiele krain, wiele dróg, wiele stolic, wiele cud. Jest najbliższe, powiesz szczerze, nasze Polska.
wyjdzie, to na długo jest nie? Słuchaj. Sara, idź. Ale słuchaj. To także dzięki nim będziecie Państwo mogli pracować na Polsce. Mam nadzieję, że nie zrozumiecie Państwo za bardzo. Widzimy wszyscy, że właśnie przestaje padać. Jeszcze mamy chwilę i na pewno się wypowiedzi. A po gorszą rzecz. Szanowni Państwo, pan starosta Zdzisław Kołodzieński, pan wójt Grzegorz Jaworski, pan dyrektor Jarosław Kapiszka. To jest ten moment, kiedy możecie panowie pozdrowić mieszkańców, a panów motocyklistów prosimy o chwilę ciszy, ciszy chwilę. Wygaszamy motory, panowie. Zresztą taka chwila, mimo tego hałasu motocykli, będziemy dziś rozpoczynać nasze święto ziemniaka w powiecie słupskim. Drodzy Państwo, po raz 14 się spotykamy i tak jak w tym roku dożynki były opóźnione, żniwa były opóźnione, rolnicy mieli problemy ze zbiorem zbóż, tak również są problemy ze zbiorem ziemniaków. Pogoda nas nie rozpieszcza, dzisiaj też mamy podobne warunki. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać po raz 14 w towarzystwie pana wójta gminy Danica i pana dyrektora Jarosława Kapiszkę, dyrektora stacji doświadczalnej oceny odmian w Karsiszce. Bardzo jest nam miło, iż Państwo przybyliście tak licznie. Ja chciałbym skorzystać ze ściągawki i przywitać Państwa zaproszonych gości z imienia i nazwiska. I tak chciałbym przywitać panią poseł Dorotę Arciszewską-Mielewczyk. Witamy pani poseł serdecznie. Chciałbym przywitać samorządowców ziemi słupskiej, pana przewodniczącego Rady Powiatu Słupskiego, pana Jana Olecha. Witamy serdecznie. Witamy radnych, pana wicestarostę Rafała Konona, powiatu słupskiego oczywiście. Witamy naszych miłych gości. I tak pana Adama Stasiuka, dyrektora, bo niedawna jeszcze Agencji Nieruchomości Rolnych, teraz Oddziału Pomorskiego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Proszę bardzo, nawet się nie pomyliłem. Witamy serdecznie, panie dyrektorze. Witamy pana majora Mirosława Kobyleckiego, Centralny Poligon Sił Powietrznych w Polsce. Witamy serdecznie. Pana majora Marka Cybula, komendanta Straży Granicznej w Łódźce. Pana komandora porucznika Arkadiusza Mikołajewskiego z 9 Dywizjonu Przeciwlotniczego w Łódźce. Drodzy Państwo, chciałbym przywitać samorządowców innych gmin. Przywitać również pana Grzegorza Goliszka, nadleśniczego gminy, nadleśniczego Leśny Dwór.
pana Grzegorza Kockiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujście. Chciałbym przywitać również wszystkich dyrektorów jednostek powiatowych, którzy są z nami dzisiaj obecni na czele z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, a ja szczególnie serdecznie witam pana Bolesława Giczewskiego, dyrektora Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karszlicy. Znaliśmy organizację właśnie Święta Ziemniaka w Karszlicy. Bardzo serdecznie witamy wszystkich państwa, którzy tu dzisiaj przybyli. No ja również wszystkich państwa miło i serdecznie witam w gminie Damica, w sercu Zagłębiu Ziemniaczanym Pomorza. Życzę państwu miłego pobytu, mimo tych niesprzyjających warunków. Mam nadzieję, że dotrwamy do końca naszej imprezy. Tego wam życzę. Dziękuję. A ja w imieniu swoim i wszystkich pracowników chciałbym wszystkich tutaj serdecznie przywitać. Cieszę się bardzo, że choć raz w roku tak dużo ludzi jest na tym placu, zazwyczaj jest tu mniej osób. A pogoda taka jak te wykopki w tym roku, deszczowa. Witam. Szanowni Państwo, jesteśmy po pierwszym słowie otwarcia, ale to jeszcze nie koniec tej ceremonii, bo jak Państwo widzicie, nawet tu w Karszliczce ziemniaki zwisają z nieba. Za chwilę coś z nimi powinno się wydarzyć. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała, że mechanizmy nie zostały zepsute. To powiem czarodziejskie start. Oto ziemniaki zjeżdżają w dół, a panowie macie za zadanie sprawić, by one wylądowały w tych koszach i to będzie ten symbol otwarcia 14 słupskich pokopek. To właśnie się dokonało, wielkie brawa! 14 słupskie pokopki prawie otwarte. Jeszcze dyrektor stacji. Jest, stało się. Ręco z ziemniakami startuje, najgorzej mu szło. Jest sukces, pierwszy dzisiaj sukces. I do tego słońce wyszło. 14 słupskie pokopki otwarte. Wręczy nagrodę odznaczę akurat produkcji właśnie ziemniaków. Z kolei państwo Teresa i Jana Hamiera. Mieszczyńcy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni około 700 hektarów w miejscowości Łaszowo w gminie Kobylnica. I pan Jarosław Kapiszka, wieloletni pracownik, obecny dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karszlicy. Starosta i pan Wojt oraz osoby odznaczone statuetkami 2017. Tam po mojej prawej, po państwa lewej stronie, pod nimi skinie wystąpi zespół Pomorzacy. To będzie ich krótki koncert, a po nim już gwiazdy naszego dzisiejszego spotkania, Michał Zieliński, Cezary Żak. Ale ten... Thank you.
Słońce wychodzi, zimna cholera, ale za to przyjemnie. A czekajcie, może wam też zdjęcia zrobię od razu. Bo ja wy mi tak o, wyjmujecie telefony, to ja wam też, proszę. Ciało. Będę miał dowód, kto mi robił. Proszę, raz, dwa, trzy. Pani też? Proszę. Cyk. Ale wiecie, co ja zauważyłem, jak ja tak podróżuję? Że ja mam tylko powodzenie u jednej grupy osób. To są głównie faceci, którzy już trochę... Taki to mnie zawsze znajdzie. To gdzie bym nie stanął, on już mnie ma. Pańczarku, pan mi podpisze dla żony. Wyciąga taką serwecinę, ja oczywiście podpisuję dla świętego spokoju, a on potem wraca do domu do żony i mówi tak, zobacz, kochanie, z kim chlałem. Nie pan, głupi. No i oczywiście zaczął mi opowiadać różne historie. Ja to mam z tymi facetami, co tak sobie trochę dają, że oni zaraz przychodzą się do mnie spowiadać. Ja już zagrałem tego księdza, to wszyscy się spowiadać. No to już dzisiaj dwie kobiety wyspowiadałem. Wiecie, co ja się przekonałem, że na przykład jak, od kiedy ja gram tego księdza, to się okazało, że duchowieństwo w Polsce ma poczucie humoru. Bo wiecie, oni zaczęli mi przysyłać dowcipy o sobie.
Ja Państwu kilka zacytuję, żebyście Państwo wiedzieli, nie? Dowcipy o sobie duchowieństwo im przysyła. Na przykład kiedyś dostałem taki żart, jak to ksiądz kupił sobie nowe buty. No i tak w zakrystii ogląda te buty, wchodzi ministra, mówi, co? Za mszowe? A ksiądz, nie, za swoje. Zięcia, ale pan będzie miał problem tutaj z tą teściową. Mówi, co się stało? Jaki problem? No jak? Pan nie wie? Teściowa chce być pochowana w Ziemi Świętej. A ten zięć tak się zastanowił, mówi, o nie, już tam jeden kiedyś zmartwychwstał. Na przykład przeczytałem takie ogłoszenie. Cała nasza wspólnota dziękuję chórowi młodzieżowemu, który na okres wakacji zaprzestał swojej działalności. Takie ogłoszenie parafialne. Kiedyś, pamiętam, przed Wielkanocą było takie ogłoszenie. Za tydzień Wielkanoc. Bardzo proszę wszystkie panie stawiać jajka w przedsionku. Podpisane proboszcz. Nazywa się miejscowość Stara Miłosna. No, byłem, widziałem, no trochę stara jest, ale miłosna, że ho-ho. Sprawdzałem. Dziwi mnie jedna nazwa 10 km na południe od Warszawy. Miejscowość ktoś nazwał po angielsku. Nazywa się miejscowość Russian. Russian, angielska nazwa taka, no. Ja mam też wujka na Śląsku, muszę Państwu powiedzieć. No i tam często jeżdżę tego mojego wujka zbierać różne śmieszne nazwy, ale ostatnio jak byłem, to wujek, oni co roku wyjeżdżają tak na roboty, na winobranie do Francji. I robi zawsze mój wujek takie zebranie przed wyjazdem, nie? I teraz też zrobił zebranie i mówi do tych chłopaków, mówi tak, słuchajcie chłopy, my we Francji nie możemy się nazywać Gustav, Zeflik i Hubert. Robimy tak, joje Gustav, to jo będę guj. Ty Zeflik, bez zuj. A ty Hubert, ja nie jada. Blond w włosach, która stała w informacji kolejowej i pyta tego pana w informacji, przepraszam pana bardzo, jak długo jedzie pociąg z Warszawy do Krakowa? Chwileczkę, a ona, dziękuję bardzo. Sypało się po kątach, strasznie się potłukło. Wóz stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. No tak miałem, proszę państwa. Albo na przykład to. Dziękuję bardzo. Dzięki. Albo to, mili państwo. O, kolegę takiego miałem. Muszę o nim opowiedzieć. Wilhuda się nazywał. Fenomenalny człowiek. W szkole średniej zrobił mi taki numer i też go zawsze pokazywałem, bo był genialny. Miał taki lok, to się na popersa nazywało. On w pierwszej klasie liceum, proszę państwa, już miał 18 lat. To ile razy on nie zdał? Ze 4 chyba. I chodził zawsze i do mnie mówił, Zielak, Zielak, te włosy tak ogarniał. Zielak, chodź tu, dawaj. I jechaliśmy, proszę państwa, na tydzień w góry, wszyscy popakowani elegancko. Rodzice nas poodprowadzali. Jego nie ma pod autokarem. 15 minut, 20, patrzę, idzie. Na tydzień w góry, proszę państwa, wiecie jak się spakował? Miał reklamówkę w środku, browar i majtki. O! Pan robi to! Tego! No, w telewizji tego. A ja do niej spokojnie sobie mówię. Dzień dobry, poproszę włoszczyznę. A ona do mnie mówi, czego, niech pan zrobi tego. Patrycja! Kogo on ma zrobić, bo tu jest ten, co robi? A ja do niej mówię sobą, poproszę włoszczyznę. A ona do mnie mówi, jak Wałęsa mnie poprosi, to sprzedam. Suka jedna. Już się denerwuję, już się denerwuję. Ale już trochę mi sobie. Już trochę wchodzę w kolec. Już jestem w kolec. I mówię, ja miał takie polskie zaczyny, żebym ja sobie teraz nie mógł kupić włoszczyzny. Że ja to przez płot skakałem, że dzięki mnie to wszystko nie jest na kartę, miła pani. To co ja, nobla mama włoszczyzny nie mam? I już się zgubiłem, już nie wiem co jest. Albo na imprezach, po 20 sekundach od drzewa. W samolocie też miałem aferę przez to, koło tego, usiadłem, Araba.